W ramach projektu wdrożonego w 2021 roku udało się sfinansować szereg maszyn, zarówno z rynku norweskiego, gdyż w ramach tego projektu podpisaliśmy umowę partnerską z jedną z najlepszych według nas firm zajmujących się sortowaniem odpadów, firmą Tomra Sorting, która też dostarczyła nam maszyny zajmujące się rozsortowywaniem optycznym surowców, czyli mówiąc tak prosto, ze strumienia zmieszanego optosortery są w stanie wyseparować różnego rodzaju surowce, od surowców PET-owych, takich jak tacka PET, jak PET bezbarwny, jak PET niebieski, PET zielony, również odpady polipropylenu, czyli polietylenu, również odpady metali lub aluminium. Kolejnym urządzeniem, które udało się kupić, jest to urządzenie zwane balistorem. Jego rolą w ciągu technologicznym jest rozdzielenie surowców płaskich typu folia makulatura od surowców przestrzennych, tak zwanych 3D, jak butelki po napojach, butelki po szamponach czy jakieś innego rodzaju materiały przestrzenne, tak? Mając na uwadze wytyczne unijne i wzrost poziomu recyklingu w kolejnych latach, no myślę, że nasza instalacja, nasza linia technologiczna pozwoli zabezpieczyć nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale gminy, które obsługujemy, przed wypłaceniem kar z tytułu niewykonania założeń unijnych co do uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu.